You've had your bush Mieliście już swój czas płonącego krzewu. I prorocze słowo płonie w waszych sercach. What do you do? Co robisz? Pierwsza z tych rzeczy, którą możecie zrobić, to jest rozsąć to słowo. Is the word in with the Bible? Czy to jest słowo, które zgadza się z tym, co jest napisane w Biblii? Does it spark something within you? Czy coś rozpala w tobie? Uh, right A może now. tak naprawdę nie ma sensu? Nie klei się to wszystko? Maybe it bear with your może to jakby nie jest w zgodzie z twoim duchem? Czy to słowo zostało przekazane w miłości, we współczuciu, że sprawiało, że ktoś się też dobrze czuje z tym? Or was it delivered in a manipulating or controlling way? G: To zostało przekazane w taki sposób pełen manipulacji i controllingu? It made you feel yuck, maybe just down. No i tak naprawdę to spowodowało, że się czujesz zdołowany. My prayer is that it didn't. <laughs> My, moja modlitwa jest taka, żeby żeby tak nie było. But if it did make you feel good, it made you... Jeśli to sprawiło, to słowo, które usłyszałeś, sprawiło, że czujesz się zachęcony i taki wzniesiony w górę. I jest to słowo, które nie stoi w sprzeczności z Biblią. I zostało przekazane Ci zgodnie z owocami ducha. Odpowiedz Bogu.

Taką perspektywę zaczynamy chwytać dopiero wtedy, gdy zapiszemy to. Mam na myśli słowo prorocze. I wtedy możemy myśleć głębiej w naszym duchu. I wchodzi to do naszych umysłów. I lepiej to słyszymy. I później szukaj dalszego zrozumienia. Możemy o słowo. Możemy Ducha Świętego pytać na temat tych słów, które usłyszeliśmy. The Holy is our teacher. Ponieważ Duch Święty jest naszym nauczycielem. He leads us into I On prowadzi nas w zrozumieniu, do zrozumienia. We can ask the Holy like, Możemy zadać Duchowi Świętemu pytania takie jak What is God Co mówi Bóg? What stands out to you? E, co to znaczy dla mnie? Czy są jakieś słowa identyfikacji? Czy tam są jakieś słowa na temat tożsamości? Może obdarowania? Wierzymy? Kierunku? I czy to słowo odnosi się do sytuacji obecnej, czy też do przyszłości? I możemy też poprosić, żebyśmy mieli jasne zrozumienie tego słowa. Jest to świetna okazja, żeby stanąć wraz z Bogiem i zapytać Go, poprosić Go o więcej to explore the depths of what he has for aby us. pełnie tego co on ma dla ciebie. Um, I, have a sample. I tutaj poprosimy o slajd numer 4. And I'm going read it. O uh, It's a sample word that maybe someone could have passed out to you or whatever. Uh, you are loved by God. Bóg cię kocha. He sees you. On cię widzi and knows everything about you. i wie o Tobie wszystko. No one knows your heart like your Nikt nie zna twojego serca tak jak Twój niebiański ojciec. You are not afraid to do hard things. Nie boisz się robić trudnych rzeczy. You are tenacious. Jesteś wytrwały. Walczyłeś i wciąż walczysz jak prawdziwy wojownik o swoją rodzinę i o przyszłe pokolenia. It is time to rest. Nadszedł teraz czas na odpoczynek and his redeeming work of restoration. Na uzdrowienie i na doświadczenie odkupieńczego dzieła od nowy. I Bóg pokaże Ci, co masz odłożyć na bok, abyś z mogła znaleźć czas dla niego. He wants to take care of you. I On chce się tobą zaopiekować. He is, he is calling you into a new season of hope and restoration. On wzywa cię do nowego okresu nadziei i odnowy. 5, 5. I teraz chciałbym nawiązać do Rzymian 5 rozdział 5 werset. A ta nadzieja nie zawodzi. For we know how dearly God loves us. Bo miłość Boga jest rozlana w naszych sercach. Przez Ducha Świętego, który został nam dany, aby napełnił nasze serca swoją miłością. So word, Więc zapiszmy te słowa. Uh, to, uh, I co możemy jeszcze zrobić, żeby szukać lepszego, głębszego zrozumienia? Możemy te słowa zapisać, zostawiając takie większe odstępy między nimi, żebyśmy mieli miejsce na zapisanie tego, co objawi Duch Święty. I na przykład słowa, które mówią o naszej tożsamości, możemy zapisać na niebiesko. Uh, words like loved. Natomiast słowa, które odnoszą się do miłości, jesteś kochany, kochana, Sees you. E, możemy zapisać na czerwono to, że On Cię widzi. Uh, uh -huh. knows about you. i wie wszystko na twój temat. I jeśli chodzi o odnowienie, o nadzieję, możemy to napisać na zielono. And then we can use green to highlight, um, Trochę pomyliłam te kolory właśnie. For... I ale tutaj macie napisane tak. Na zielono możemy zapisać słowa, które wymagają dalszego określenia. Uh, we can words of możemy podkreślić słowa, które są obietnicą. And we can make bold, um, for uh, I jeśli chodzi o takie zwroty, słowa, które mówią o kierunku, możemy je mm, napisać tłustym drukiem. I co jest jeszcze bardzo ważne, możemy podzielić się tym słowem z kimś, komu ufamy, żeby pokazać im, mm, komuś, kto jest dojrzały duchowo, żeby, żeby on też usłyszał to słowo, które dostałeś od Pana. I żebyście zapytali, co im Bóg mówi na temat tego słowa. Okay. Uh. And next, we also want to stand in faith. I następny, chcemy trwać w wierze. I przetwarzanie tych proroczych słów, które otrzymaliśmy, pomaga budować naszą wiarę. Czyli pozwala budować naszą wiarę w to i wprowadzać ją w czyn, w tym co Bóg powiedział do naszego życia. I słyszałem wiele proroczych słów dotyczących mojego życia. I niektóre jeszcze wciąż się nie spełniły. But faith. Ale przez wiarę my life. Wszystko to przyjmuję, to co Bóg powiedział do mojego życia. I remind myself of what God has spoken. I przypominam sobie o tym, co Bóg powiedział. I what God is <laughs> Czasami to jest bardzo trudne, ale bardzo czekam na, na, na to, co on ma. But above all, I still ale ponad wszystko wciąż wierzę. Twoje słowa słowa mogą być użyte jako zachętka, ale mogą być również użyte jako broń wojennej. I Twoje słowo prorocze może być użyte jako zachęta, ale także jako narzędzie walki. I Paweł powiedział do Tymoteusza, y, że może użyć proroctw y, właśnie w takim celu. Be found in first Timothy one mm. and eight. Czytamy to w Tymoteusza 1, 18, 18. Tak, ale to jest 18. Przepraszam, mój błąd, przepraszam. Timothy, my son. Here are my instructions for you. nakaz ten Timothy tobie synu Tymoteuszu. Based on the prophetic words spoken about you earlier. Według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw. May they help you fight well the Lord's battles. Staczaj zgodnie z nimi dobry bój. When kiedy jesteśmy zniechęceni, zniechęceni możemy wygłaszać słowa, dobre słowa, które Bóg powiedział do nas.

Żebyśmy byli cierpliwi chcę nauczyć nas tej cierpliwości. Be at peace as you also be at being patient. I bądź spokojny, spokojna wtedy kiedy uczysz się tej cierpliwości. Know that your heavenly Father is for you and desires to make his ways known to you. Pamiętaj i wiedz o tym, że Bóg jest dla ciebie i on ma dla ciebie te rzeczy. Philippians 4:6-7. E, i list do Filipian czwarty rozdział, werset 6-7. Do not be anxious about anything. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Petition, Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, with, with z wdzięcznością przedstawiajcie swoje prośby Bogu. I transcend, understanding. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł Waszych serc i myśli. E, I niech Twój umysł i Twoje serce idzie według tego, co mówi Jezus. I niech to będą kroki wiary, które On chce, abyśmy podejmowali. I to nie my mamy sprawić, że te słowa prorocze się wypełnią. It is up to Bóg ma to zrobić i On ma nad tym wszystkim kontrolę. On jest jakby dyrygentem orkiestry w naszym życiu. And he orchestrates our lives beautifully. I On pięknie prowadzi nas przez nasze życie. Thank you. Dziękuję.